Witam Państwa na otwarciu ofert przetargu ogłoszonym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radzymin. Przedmiot zamówienia, części są trzy. Pierwsza część, wykonanie odwodnienia oraz prace izolacyjne ścian fundamentowych i cokołu budynku biblioteki. Na miejscu są obecni przedstawiciele komisji. Z uwagi na pandemię nie ma obecnych oferentów, ale wszyscy Państwo możecie śledzić tę relację na żywo z otwarcia ofert. Skład komisji. Artur Laskowski, który do Państwa mówi, przewodniczący komisji. Anna Rasińska, zastępca przewodniczącego komisji. Adrian Pietrzak, członek komisji. I Iwona Rucińska, sekretarz komisji. Wracając do części pierwszej przetargu. Kwota, jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania, wynosi 339 472 zł 63 grosze brutto. Wpłynęło 5 ofert i będziemy je teraz kolejno otwierać. Oferta pierwsza wpłynęła 17 kwietnia o godzinie 13.08. Jest to oferta przedsiębiorstwa handlowo-usługowego Helion Artur Dziechciarski. Wartość oferty brutto 428 396 zł i 15 groszy brutto. Wartość oferty netto 348 289 zł i 56 groszy. Drugie kryterium, ponieważ tutaj były dwie wagi, 80% to była cena. A drugie kryterium, 20%, to jest okres gwarancji. Oferent udziela gwarancji na okres 5 lat. Druga oferta wpłynęła 20 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.18. Została złożona przez firmę Agbud Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena oferty, wartość oferty brutto 440 094 zł, netto 357 800 zł. Oferent udziela gwarancji na okres 5 lat. Oferta trzecia złożona przez firmę Suchmax BIS Bożena Suchanek wpłynęła 20 kwietnia o godzinie 13.52. Oferta o wartości brutto 313 903 zł i 8 groszy, netto 255 205 zł 76 groszy. Oferent udziela gwarancji na okres 5 lat. Oferta kolejna to jest czwarta, tak? Tak, czwarta. Firma Hydrotech Install. Wpłynęła oferta
20 kwietnia o godzinie 14:50. Wartość oferty brutto 345 814 zł 49 groszy, netto 281 149 zł 99 groszy. Oferent udziela gwarancji na okres 5 lat. I oferta ostatnia na tą część, piąta, którą złożyła firma Energodomy. Oferta wpłynęła 20 kwietnia o godzinie 14:44. Wartość oferty brutto 378 840 zł, netto 308 tysięcy 0 groszy. Oferent udziela gwarancji na okres 5 lat. I to już są wszystkie oferty, jeśli chodzi o część pierwszą. Przechodzimy do części drugiej, do drugiego zakresu prac. Wykonanie pionów wentylacyjnych, instalacji sanitarnej w łazienkach, montaż okien połaciowych i remont pomieszczeń, w których będą odbywały się wyżej wymienione prace. Wpłynęły 3 oferty. Pierwsza, kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, 50 374 zł 30 groszy brutto. Oferta pierwsza na ten zakres, złożona przez firmę Suchmax BIS Bożena Suchanek, wpłynęła 20 kwietnia o godzinie 13:52. Oferta. Oferent oferuje wykonać pracę za kwotę brutto 78 393 zł 70 groszy, netto 63 734 zł 72 grosze. Udziela gwarancji na okres 5 lat. Druga oferta, która wpłynęła na ten zakres, firmę Hydrotech Install, wpłynęła 20 kwietnia o godzinie 14:50. Za kwotę brutto 65 432 zł 70 groszy, netto 53 197 zł 32 grosze. Udziela gwarancji na 5 lat. I ostatnia oferta na ten zakres, złożona przez firmę Energodomy, wpłynęła 20 kwietnia o godzinie 14:44. Wartość oferty brutto 63 406,50 zł. Wartość oferty netto 51 550 0 groszy. Oferent udziela gwarancji na 5 lat.
Część trzecia, trzeci zakres prac, na które był ogłoszony przetarg, dotyczy remontu kominów nad połacią dachu, remont okien i elementów dekoracyjnych budynku. Zamawiający przeznaczył na realizację tego zakresu prac kwotę 77 245 zł 37 groszy brutto. Wpłynęło ofert 4 oferty. Pierwsza, firmy Helion, złożona 17 kwietnia 2020 roku o godzinie 13:08. Wartość oferty brutto 129 439 zł 5 groszy, netto 105 235 zł. Gwarancja udzielana na 5 lat. Druga oferta na ten zakres, złożona przez firmę Suchmax Bis, Bożona Słucharek, wpłynęła 20 kwietnia o godzinie 13:52. Wartość oferty 117 136 zł 56 groszy brutto, netto 95 232 zł 97 groszy. Gwarancja jest udzielona na 5 lat. Trzecia oferta na ten zakres złożona przez firmę Hydrotech Install. Wpłynęła 20 kwietnia o godzinie 14:50. Wartość oferty brutto 92 223 zł 55 groszy, netto 74 978 zł 50 groszy. Gwarancja jest udzielona na 5 lat. I ostatnia oferta złożona przez firmę Energodomy wpłynęła 20 kwietnia o godzinie 14:44. Wartość oferty brutto 110 700 zł, netto 90 000, gwarancja udzielona na 5 lat. I na tym część oficjalna jest zakończona. Dziękujemy bardzo.